Nie samą polityką, nie tylko Paddingtonem. Człowiek żyje, czasem trzeba się zebrać i ruszyć gdzieś w fajne miejsce na narty. I nie tylko. O tym za chwilę będziemy rozmawiali. Dariusz Urbanowicz, Eurosport, magazyn Snow and More. Dzień dobry, panie Darku. To mor mnie interesuje, jak ci mówiłem przed chwilą, bo wyjechaliśmy w góry. Myślę sobie, no to się do, do szkole i będę umiał jeździć. A tutaj pojawia się fatbike, mówią jedź. Podobno są w Austrii jedne z najdłuższych na świecie trasy do, do jeżdżenia właśnie na fatbike'u. Wyglądaliśmy trochę na dziwaków na stoku, znaczy narciarze i snowboardziści patrzyli jak na wariatów, ale frajda niesamowita. Kiedyś na snowboardistów, patrzyłem jak na wariatów, no. podejrzewam, że były taki moment, że narciarze budzili sensację. Yy, to prawda, oferta się rozszerza, szukają mm. różnego rodzaju atrakcji, yy, gospodarze yy, obiektów, yy, resortów narciarskich. Yy, Kolarstwo staje się sportem, który zaczyna być uprawiany również latem. to Technologia mm. pozwala na to, żeby to koło napompować do ogromnych mm. rozmiarów, no i to się robi po prostu przyjemne. No tak. nie, niekoniecznie musi być to walka z materią. To prawda. I pochodzi z krajów, w których śnieg jest właściwie rok cały, bo to Alaska i takie zimniejsze regiony Kanady, i tam to się zaczęło, a teraz się przenosi na, na inne regiony. Co też było fajne, że można czasem takim rowerem wjechać w regiony, które dla narciarzy w danej chwili są akurat zamknięte i niedostępne. Natomiast co też ważne, żeby nie każdy się na to porywał, bo samemu się nie da. Trzeba mieć do tego, mieć do tego przewodnika, żeby po prostu nie podciąć lawiny lub innych rzeczy. No. no ale tak to w górach jest, że bezpieczeństwo głowa przede wszystkim, a dopiero potem doznania. Każdy chce wrócić szczęśliwie do domu Oj, tak. i po to się jedzie w góry, prawda? Żeby powroty są najfajniejsze. A widzieliśmy sporo Polaków już, mimo że było jeszcze przed sezonem, bo zdaję sobie sprawę, że jest Austria, są Włochy, jest Francja także i Szwajcaria i to są te regiony, do których najczęściej śmigamy na narty? No tak, chociaż myślę, że Polska mimo wszystko cały czas jest w modzie i fajnie to jest pojechać. Są teatry, no <laughs> tak, oczywiście, tak. <laughs> jednak na, na weekend jedzie się w, w polskie góry. Bo <laughs> nie, nie każdy ma czas i żeby cały czas siedzieć w górach, tak? Więc jeśli mamy do dyspozycji 2-3 dni, no to jednak Zakopane, Szczyrk teraz <laughs> się rozwija bardzo mocno, więc jest gdzie pojechać. Są fajne dzikie miejsca. Bieszczady, tak myślę sobie, że tam też można na górę, gdzieś tam, w Beskid Niski. Jest co robić w Polsce. Bez tłumu. Tak, Rozumiem. I, bez tłumu wtedy, I jest fajnie, bo jest po prostu swojsko, i, i ta Polska też się trochę pod kątem narciarskim zmienia. Ale faktycznie, Alpy w się sensie dojrzewa, czy... dojrzewa. Tak, tak. już mówię o kuchni, mówię o, o tym, jak, że już nie tylko dudki, ale też jakby mm. coś, 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 za te coś więcej. Za te dudki można mieć nie tylko kolejkę, prawda, mm. do, do wyciągu. Ale tak, Alpy y, są magiczne y, i można się zdziwić. Na przykład jadąc do Austrii, mm. co się nie do końca być może ludziom kojarzy z, z kulinarnymi do, doznaniami, ale no bywasz, tak, więc tak, wiesz. Tak, tak. Idzie do, do, dowolnej, do dowolnej chaty na stoku i, nie są ikerze, i je się to jest po prawda. prostu i serwis, i, mm -hmm. i to, co się je, to jest doskonałe. Byliśmy też w takim miejscu, w którym robi się rzecz, wydawać by się mogło. Znaczy wydawało nam się na początku dziwną i szaloną, co my będziemy robić z olejem z sosny, ale dziadkowie, którzy robią to od prawie 100 lat, mają swoje miejsce. Tego oleju powstaje mało z niezwykłych kilogramów surowca, ale jest bardzo, bardzo zdrowy, więc skorzystaliśmy z tego niesamowicie. Natomiast co jest też fajne, że oni... Nie, nie ma takiego podejścia właśnie, a przyjadą obcy, to wyciśniemy z nich wszystkie możliwe pieniądze, tylko jakby wpuszczają do swojego świata. Jest taka fajna, fajna współpraca. Przyjedź, posmakuj, poznaj i być może wrócisz, nie? Chce się wrócić. Mhm. Po takiej wizycie, wizycie zazwyczaj chce się wracać, bo tam jest ta obsługa kompletna. Mhm. Już abstrahując już od samych doznań narciarskich, co jest oczywiste, że tam od wielu lat pracują nad infrastrukturą, stoki są przygotowane, połączone, co połączone się zawsze można między landami jeździć, między ośrodkami narciarskimi, oni już łączą te oferty, skipasy i tak dalej, ale właśnie to co się dzieje po zejściu z nart, że jest co robić. Niekoniecznie trzeba jeździć, tak jak mamy wyobrażenie, że się o ósme jest na stoku, jeździ się do samego końca i potem się życie kończy. Albo się idzie tylko do knajpy, ale można fajnie pospędzać czas, można na tych nartach pojeździć krócej, zamiast 6 mm -hmm. godzin, 4 intensywnie, ale pójść sobie na biegówki, pójść sobie na łyżwy. Albo na sanki. Czy, te, na, czy na ten rower na przykład. Mieliśmy tak, no właśnie jadąc trzeba było uważać, bo pokusa, żeby się rozpędzić była niesamowita, natomiast było bardzo dużo rodziców na, na sankach, tylko że to były tak takie właśnie kilkukilometrowe wręcz trasy saneczkarskie. Dla młodziaków, wiadomo, młodzi jak tylko dojechali na górę z sankami, to pędzili na złamanie karku, natomiast rodzice z dziećmi też. I rzeczywiście masz każdą, każdą możliwą dyscyplinę. I w Austrii, co też fajne, akurat nie w regionie, w którym byliśmy, ale możesz wejść sobie pod lodowiec, posprawdzać, popływać sobie w jeziorze w lodowcu zamkniętym, więc fajnie. Doświadcza się tych gór. nie jakby chcą wprowadzić człowieka w górę, uświadomić wiele aspektów bycia w górach, nie tylko narty, nie tylko. Mm. Sport, ale właśnie zrozumienie tego, jak działają mechanizmy, co później poprawia świadomość i bezpieczeństwo. Tak, jak mówisz, bezpieczeństwo przede wszystkim i to widać też po sprzęcie, którego z każdym rokiem jest, może nie coraz więcej, ale z każdym rokiem wszyscy mówią: słuchaj, tu właśnie ulepszyliśmy jedną rzecz, tu ulepszyliśmy drugą rzecz. I nie mamy już właściwie ludzi, którzy by kasku nie założyli, nie, nie, nie ubezpieczyli się przed wyjazdem i tak dalej. No tak, bo potem się okazuje, że, że wycieczka śmigłowcem ze stoku kosztuje kilka czy kilkanaście tysięcy euro, więc lepiej zapłacić te kilkadziesiąt czy sto czy złotych za tygodniowe ubezpieczenie, więc. To już racjonalizm wygląda. Szczególnie, byłem, że to w, w Austrii to trochę inaczej wygląda niż w Polsce. Nie ma tam jednej służby, tylko każdy wyciąg ma swoją własną, więc to też inaczej jest rozłożone. Trzeba na to, o tym też pamiętać. No? no tak, ale to z założenia, jeśli bywamy w górach, trzeba by mieć ubezpieczenie. Tak samo jak się ubezpieczamy jeżdżąc samochodem, Tak, samochód jest ubezpieczony. Zresztą ludzie już mają kompleksowe ubezpieczenia. czy, to, czy hmm. Niektórzy się doubezpieczają bezpośrednio przed wyjazdem, ale ale to zazwyczaj już większość ludzi, którzy gdzieś tam aktywnie spędzają czas, są ubezpieczeni, bo się różne rzeczy dzieją, niekoniecznie z winy. Naszej. Mm -hmm. Jeździmy pewnie Jasne. i nie musimy zrobić sobie krzywdy, nie musimy się wpakować poza trasę, po ale drzewo, ale może ktoś w nas wjechać. Tak? Natomiast, co też było widać tu w Austrii, że jest taka grupa ludzi, ja wiem, że oni zwykle uciekają w nowe rejony świata. to Turcja, to północ Japonii, a to Gruzja, na przykład, żeby tam szukać sobie nowych tras, ale, ale także tu w Austrii jest dużo takich objeżdżaczy stoków, czyli tych, którzy szukają tego pierwszego, czy tego jeszcze nie dotkniętego przez nikogo wcześniej śniegu. No friends on the powder day, tak? Czyli <laughs> każdy tak. chce założyć swój ślad. Tak, no jazda pozatrasowa, freeride robi się modny. W każdym praktycznie ośrodku teraz narciarskim w Austrii są takie rewiry, mm -hmm. gdzie można się nawet bez przewodnika wybrać. Trasy nie są przygotowane, więc można powiedzieć w świeżym śniegu. Aczkolwiek ja zachęcam i upieram się, że warto nawet jeden dzień w, w, pojeździć, po, nie, pojeździć właśnie tam, gdzie nie ma w ogóle <grym> ludzi. Czyli wziąć y, przewodnika, z, przygotować <grym> się do tego odpowiednio, y, to kosztuje, y, ale, <grym> ale, ale, ale warto. Po prostu taki przewodnik zabierze nas na y, trasy, w których nie ma ludzi, gdzie doznania narciarskie są zupełnie inne, takie bardzo pierwotne w poszukiwaniu. Już, nie, już tam nie używając tego wyświechtanego już trochę freeride'u, ale po prostu poszukać takich miejsc, które nie są oczywiste. Co nie znaczy, że nie można tam wjechać wyciągiem na przykład. No, można podchodzić, co też robi to się tak, modne, to że co stać w kolejce no. mm, czy w tak, wyciągu, jak, 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 w można, jak można sobie podejść i poddychać świeżym powietrzem. Odkleić później plastry, które pomagają podejść i ruszyć w dół. Bardzo dziękuję, Darku. Dariusz Urbanowicz, z Sport magazyn Są so More. W Rano, wiem. Bardzo dziękujemy. Przy okazji do Austrii wpadniemy na dłużej z One dontur 30 grudnia o 10. Będziemy oglądać razem. Za chwilę Agnieszka Burzyńska, fakt Opinia, Adam Bielan. Dzień dobry, witamy serdecznie tuż przed ucieczką do Senatu u nas w studiu. Zasłuchamy się i zapatrzymy za jutro, za chwilę, a jutro o 7:55 widzimy się jak zawsze.